Udało nam się zaliczyć poprzedniego questa. Teraz bierzemy Food for the Cures i potrzebujemy Infinitive Summer, czyli wieczne lato. Spoko. Musimy zebrać 50 jednostek jedzenia i mamy na to 10 dni. Wyzwanie. Wyzwanie będzie grube. Biorę od... oczywiście od jedzenia, czyli farming. Biorę od budowy, czyli tom. Ta potrzebuje więcej jedzenia, więc nie, biorę tom. Czyli standardowy team. Jest w porządku. Rozbitkowie płyną. Teraz co musimy zrobić? Zebrać jak najwięcej jedzenia w ciągu 10 dni. Sam muszę przetrwać, więc na pewno trzeba tak, zebrać łódkę, zrobić dla nas 10 dni to nie tak wcale dużo, zrobić narzędzie do złowienia ryb, więc bambus nici mamy, bambusa trzeba by zebrać. I teraz mogę 50 sztuk jedzenia, yeah, teraz jedziemy z tym koksem. 2, 3, 4, 5, już, widzicie, już koniec. 5, 6, 7. Wieczne lato. Oczywiście my przejadamy to, więc to nie jest takie hop shop. Sleep outside, więc będzie słabo. Bo właśnie tracą życie przez to, że śpią na zewnątrz. To jest niefajne. Trzeba teraz zrobić domki. Czyli tak, 2 te i 5 tych. Znaczy to jest, będzie masakra, powiem wam, zrobić tego questa. Będzie masakra. Ale tu się nie będę ograniczał. Fir, chestnut. A potrzebujemy... chestnut, fir, oak. Chestnut. Trzeba patrzeć co klikać, bo tak to bym pozbierał różnych i bym miał problem. Chestnut, dobra. Czy mogę to już zbudować? Ona znaczy może to zbudować, bardzo dobrze. I już mam dwie osoby do spania. Lajcik. Ten teraz ogarnia jedzenie. A, rozwaliłem sobie jagódki. Niedobrze. Trzeba uważać. To bardzo. I lata jeszcze spanie by się zdało. Jedno to, jedno brum. Też dla niej już spanie ogarnięte i teraz mogę skupić na zbieraniu tego diabelnego jedzenia. Jedzenia, jedzenia, jedzenia. Czy tylko i wyłącznie teraz skupiam się na jedzeniu. Okej, to wszystko ogarnięte. Rybek jest dosyć mało, przyznaję, i to jest problem. Czy ja mogę zrobić na przykład do łowienia, byłoby fajne. Dwa bambusy. Tu dostanę jeden. Trzy. Dobra, mam dwa bambusy, potrzebuję jeszcze tylko kamieni. Nie, muszel, przepraszam, muszel. No właśnie. I to łowienie trzeba by postawić tak, żeby ogarniać jak najwięcej ryb. Przed tu. Dałoby radę. Albo tu. O, tu aż byłoby 3. I już. Mamy już 19. Teraz to muszę rozebrać.
Wyłowiłem wszystkie. Teraz trzeba złowić kolejne. A sądzę, że tutaj można. No, 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 no. O, tak mogę. I teraz też będzie łowić. Albo zrobimy ognisko, właśnie. Ognisko pozwoli mi ich więcej robić. O, i wtedy mam razy dwa, no przecież. Haha. No i dobrze. O wiele lepiej mi teraz wyjdzie to. Też trzeba tak, zebrać patyki. 18. I teraz łowić dalej rybki. Okej, tu jest de facto już chyba koniec. Trzeba tylko teraz to przesmażyć. Gdzie to ognisko miałem? Albo w sumie mogę tutaj wejść z tego poziomu. Tu mam jedzenie. A nie mogę, patyków brak. Czterdzieści, dzień czwarty. Jest dobrze. Trzeba by to rozebrać. Postawić jeszcze w innym miejscu, gdzie mogę łowić. Tak. Nie wiem, czy to o tym twórcy przewidzieli, ale tak robi się. Ale chyba przewidzieli. Oj tak, tutaj by miał aż na 3. Chyba, że to bym jeszcze obrócił inaczej. Okej. Tu 2 godziny aż potrzebuję. Dobra, to w takim razie nie będę łowił, tylko będę brał te 49 na 50. To już tyle. No ale cóż, musiałem. Musiałem teraz to użyć. Ale dobrze, ognisko teraz. Smażymy ryby. Patyki, patyki, patyki. To nie są patyki. Myślę, że patyków nie mam. Dobra, mam. I uwaga, klik. Ostatnie. Wiktoria. To była piękna Wiktoria. Dostaliśmy kolesia, który jest kucharzem. Glutonem. Znowu asocjal. I ubrany ciepło. No i zostaje nam... O, halo, halo. Słucham. Ja się pytam, co tam. No, dobrze, wszystko dobrze. No i mamy kolejnego questa. 24 dni do zrobienia. Brak wymagań. Aha, poziom drugi 3 osobami. Muszę wejść na poziom farm. No, do zrobienia. 24 dni. Tutaj mieliśmy 20 dni. Więc sądzę, że spokojnie. Aha. Okej. Okay. Lecimy tu. I tak, biorę sobie oczywiście to. Chyba, że to jest kucharz, więc. Ale on jest takim B. Standardowy skład. Start. Lecimy. Jest dobrze. O ile skrzyni, ho ho ho. Jeszcze kolesia mamy, który ma podwójny lód. Bo koleś, ten koleś ma taką zdolność jak lak. Twice more drops from the crates. No i bardzo fajnie. Czyli na dzień dobry, jedzenie i
Ale te wyspy są słabe. Ojoj. Przyjdzie huragan i powiem. Na razie nie widzę huraganu na zegarze tutaj. Za mną co jest. Ale no cóż, boli. Boli, 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 boli. Dobrze, w takim razie ogarniamy bambusa. Nie. Potrzebujemy ogarnąć jedzenie i potrzeba ogarnąć bambusa spanie. Czyli spanie to strawa i patyki. Czesnat. Czesnat. Czesnat, czyli dwa czesnaty, trzy czesnaty. Oak. Oak. Fir tree. Nie tak, nie siak. Dobra, ołka będziemy mieć, spoko. To mogę zrobić ołka. Tak, ona. Jej zajmie godzina, a temu zajmie też godzina, więc różnicy w sumie nie ma. Ale ona będzie miała czas na budowę, to nie. Mamy ołk. 4 i 6. I jeszcze zbierzemy brombranch dwa razy. Brombranch, czyli takie krzaczory. Tak. I teraz ona będzie budować domek dla dwojga. I już mamy kolejny pyk i pyk. I jeszcze dla tamtej drugiej kobietki potrzebujemy. Jakbym udało mi się ołka jeszcze zdobyć. Ale gdzie? Jak tu nie ma drzew? Bida, bida, bida. Dwa. I czesnat. Cztery. I to trzeba bruma jeszcze. I trzeba zbudować tu. Tylko tak, pasowałoby może teraz jedzenie, mam 2 godziny, mam 6 tych. To cokolwiek, jakiekolwiek jedzenie, nie przemyślałem. I może być tego konsekwencja teraz, że nie przemyślałem. No i co, padli? No nie, nie zadowoleni w ogóle, że... Co to jest? Starving, czyli głoduje. No tak, bo dwie, nie było nawet 3 porcji, więc no to się nie dziwię. Dobra, to jest dla tej osoby. I teraz tak, pora ogarnąć jedzenie. Agrykultur poziom 2. Czyli koleś, skrzynie. 3, 4, 5, 6. Okej, skrzynie jest na tyle, że spokojnie. Pomidorki chyba najlepiej. Nie wiem, agrykultur. Ogólnie zobacz, to jest tak. Zero progres. Dwa procent, wow, serio. Okej, okay, muszę pomidory. Tutaj mamy kobitkę od... Jedzenie muszę, nie, mam jedzenia. Skąd mam tyle jedzenia? A, no tak, przecież dostałem ze skrzyni. No ale jestem czołek. Jestem naprawdę czołek w tym momencie. Kolejna tura. Ten przeszukuje w skrzynie. No i ładnie jak jedzenie zbiera. Oj, nasiona mam wszystko. A proszę. Ile to skarbów ze skrzyni można pozyskać? Już nie muszę o nic martwić. Tylko oni muszą wsadzić. I proszę, proszę, 54 sztuki jedzenia.
Czy naprawdę najlepiej się opłaca ze skrzyni otwierać? Mam tutaj. O, i mam ile drzew mogę posadzić? Ha, 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 ha. To ja sadzę są oczywiście tutaj. Okej. A ty dalej skrzynię otwierasz? Choć nie, teraz na razie skrzynię muszę. To celowo w tym miejscu, żebym wtedy dwa domki były osłonięte. Okej, okay, jak tam agroturka? O, nawet poziom drugi by był zaraz. Farming. Temu gorzej. A ta? A ta w ogóle. Spoko. Dobra, jedzenie ogarniamy. Zboże nie wiem, ale na pewno pomidorki. I ogórki. O, ile ogórków. Ale będzie jedzenie. Ja wam mówię. Jedzenie cała masa. Jedne wielkie pole uprawne. Okej. Okay. Zobaczę swoją drogą, czy nie mam lepszych narzędzi. Nie, do tego nie mam. Dobra. Otwieramy kolejne skrzynie. Nie to chciałem. Nie to chciałem wziąć. Tak, lukam, czy jeszcze są gdzieś skrzynie. Ale tutaj na razie nie. Tutaj czysto. Jest jedna. Super. Tutaj czysto, 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 czysto. Tu jest jedna. Tu jest kolejna. A tu są wszystkie. 25 skrzyń. Tak, 25 skrzyń wyczyściłem. Masa jedzenia. Patrz, jak szybko drzewka rosną. Rewelacja. To teraz ogórasy, pomidorasy. Dobra, trochę tego posadzę, bo nie wiem do końca, jak to działa, ale posadzę. Dobra, kolejna tura. Mam nadzieję, że teraz trochę to porośnie, bo jednak no przydałoby się. Jak tam z uprawami w ogóle u tej? O, ta już ma poziom drugi. Więc może się czymś innym zająć. Teraz ten musi i ta podbić jeszcze. Więc ta teraz zostawia to i bierze się za robotę jakąś konkretniejszą. Nie wiem, drzewa, ścinanie albo jest zbieranie, nie. Trzciny, czyli sikierkę trzeba zrobić. Trzeba patyki, kamyki. Kamyki i stringi. I ona będzie ścinała bambusy. Giant bambu. Czy jeszcze tu coś takiego do zebrania? Tu są giant bambo. Dobra, teraz tak. On i ona biorą dalej, sadzą. Choć to już bardziej jesień, to ja się boję. Że nie wyrośnie. Może bardziej w drzewa pójdę. Albo te, o. Właśnie, to też przecież powinno rosnąć. O, jeszcze kolejna skrzynia.
Tu mamy procent 32. 34, okej, okay. No to miło. Kolejna tura. Teraz przyjdzie. A jest huragan. A no widzicie? Czyli jednak huragan jest. Czyli trzeba trzymać kciuki, żeby nam nic nie stało. Będzie po nas wtedy. Mam nadzieję, że te drzewka nas osłonią. Na tyle, na ile mogą. ...87. A ten już wbił drugi poziom, to jeszcze ta. Jeszcze ona musi wbić i będę szczęśliwy. Dobra, jak tam pomidor? O, pięknie, plon już się mogę zebrać. Piękny widok, jak mogę plony zbierać. Ok, i ostatnia uwaga. Mam nadzieję, że teraz wbijemy ten poziom, będzie po bajce. Misja jedna chyba jedna z prostszych. Jak mi się wydaje. 87%. Wszystko uschło. Wszystko wyschło. Jesień przyszła i mi wszystko wyschło. Tyle brakowało. Tyle. A, do diaska. Smutek mnie właśnie ogarnął, ogromny. Trzeba jagódki pozbierać. Tyle żarcia, tyle wszystkiego. Czuję się zdruzgotany, załamany i w ogóle. Smutek mnie ogarnął. Taki głęboki wręcz smutek. Poczucie beznadziejności. Dobra, mam nadzieję, że ogólnie huraganowi uniknę, bo będzie nieciekawie. Trzeba ogarnąć jedzenia trochę. Jedna tura tutaj. No i teraz zaraz chwila prawdy. Jeszcze jednego osadnika nam przy w takim momencie dali. Serio? Ale ten moment wybrali. Niby gdzie ja go teraz mam ulokować, co? Nawet nie mam patyków na nic. No nic, jak mi wyrosną drzewka, to będzie miał gdzie spać. No nie no, trzeba mu ogarnąć domek, tylko ten dzień może wytrzymać, mam nadzieję. No i niby zboże miało być, a wyschło. Bez sensu. Było bez sensu całkowicie. Dobra, trzeba zebrać masę jedzenia przed zimą.
Tam musi skraftować narzędzia, sikiery na przykład. W przełądzie pozbieramy te wszystkie pierdołki, z których możemy sadzić. No i dobra, zaraz będzie chwila prawdy. Jeszcze w tej rozgrywce nigdy nie udało mi się uzbierać tego zboża tak naprawdę. Zawsze było na zasadzie takiej, że zasadziłem, no i zawsze wysychało. Nie wiem czym jest to związane, no ale tak już mam. Że po prostu mi to nie wychodzi. Okej, okay, zobaczymy, teraz chwila prawdy. Będzie coś z tego, przetrwam. No, nie powiem. Troszkę mi domek rozwaliło. Siła 2, ale z tego względu, że miałem te domki są o sile 1, mogę naprawić. Jej. Tylko potrzebuję ołkowe. Potrzebuję zrobić toporek. Auto Tristam to nie. Chestnut. Young Fir, Young Oak. Oak, no czy ołkowe. Ok, naprawione. I teraz jeszcze muszę zrobić ten jeden, który docelowo będzie chyba stał tutaj. Tak jest, tu postawimy i niech sobie gość tu mieszka. Mam nadzieję, że nowy osadnik się żaden nie pojawi, no ale to jest to, że tak mało brakuje mi, to po prostu jestem... zaraz przyjdzie zima. No i tak to jest, tak to pozamiatane wygląda. No nic, spróbujemy wbić jej mimo wszystko. Posadzić trochę tych drzew. Nie wiem, czy sadzenie przed zimą to jest dobry pomysł. Może 92%. No. Dobra, to nic wcale. Okej, kolejny dzień. Kolejna szansa podbicia tego. Jest! Czyli udało mi się zrobić to przed zimą. Wcale nie musiałem czekać na nic. Repairing means twice fast, natural born farmer. No, poor appearance.